Kuba Błaszczykowski dzieci. Potomstwo zawodnika niemieckiego Wolfsburga i reprezentacji są jedną z większych tajemnic, jakie skrywa piłkarz przed opinią publiczną. W naszym tekście postaramy się rozwiać wszelakie wątpliwości dotyczące potomstwa wybitnego reprezentanta Polski. Kuba Błaszczykowski dzieci wychowuje w Niemczech. Z racji tego, że piłkarz ukrywa rodzinę przed okiem obiektywów, to kwestia jego rodziny bardzo interesuje fanów piłki nożnej w Polsce, którzy często zadają sobie pytanie, kim są i czym obecnie zajmują się dzieci sportowca. Kuba Błaszczykowski dzieci. Jakub Błaszczykowski ojcem został w wieku 31 lat. Ówczesny zawodnik zespołu Borussia Dortmund dziecka doczekał się z miłością swojego życia, wieloletnią partnerką i żoną Agatą Gołaszewską. Dziewczynka, która urodziła się 20 kwietnia 2011 roku, dostała na imię Oliwia. 3 lata później na świecie pojawiła się druga z córek państwa Błaszczykowskich, Lena. Dziewczynka urodziła się 26 czerwca 2014 roku. Pomimo tego, że zawodnik stara się jak najbardziej ukrywać tożsamość swoich bliskich, nie zawsze się mu to udaje. W trakcie rozgrywania turnieju Euro 2016 paparazzi przyłapali żonę piłkarza wraz z dziećmi na zabawie w jednym z francuskich kurortów. Tabloidy w tamtym czasie rozczulały się nad urodą blond dziewczyny, a także ich mamą. Czy dziewczynki zamieszkają z tatą w Krakowie? Obecnie dzieci zamieszkują Niemcy ze względu na karierę swojego ojca, który gra w niemieckim VfL Wolfsburg. Nie wiadomo, gdzie dziewczynki uczęszczają do przedszkola, czy też szkoły, bo sam Błaszczykowski, ani jego partnerka nie chcą podawać takiej informacji publicznie. Wiadomym jest za to na pewno, że dzieci starają się towarzyszyć piłkarskim wojażom swojego ojca, a sama Agata Błaszczykowska widywana jest z nimi na meczach reprezentacji Polski. Ostatnio pojawiła się plotka, że Jakub Błaszczykowski ma wrócić do Wisły Kraków tak, aby pomóc jej nie tylko sportowo, ale także finansowo. Klub zmaga się obecnie z wielkimi problemami natury finansowej, a obecność reprezentanta Polski mogłaby pomóc klubowi odbić się od dna. Sam zawodnik stwierdził, że byłby w stanie grać dla swojej byłej drużyny za darmo, tak aby nie przeciążać jej budżetu. Czy dziewczynki, które wychowują się u naszych zachodnich sąsiadów, zmienią otoczenie po podjęciu decyzji o powrocie do Wisły przez ich ojca? Czas pokaże.